Cześć, dzień dobry dzień, dobry, witam na kanale Świetninux. Co on znowu będzie tworzył ekran mały, dotykowy, tu jakiś laptop, a tu jest jeszcze to, wiecie czym to jest? To jest emulator Edit, tak zwany, co on potrafi? On tworzy tak zwany wirtualny monitor, ale umożliwia też zrobienie z tego monitora, który nie ma Full HD monitor Full HD. Takie coś, dzisiaj będziemy się tym bawić. Pokażę Wam o co tutaj chodzi, po co to może się komuś przydać, ewentualnie, i jak ja z tego korzystam. Gorąco zapraszam na film. Dobra, słuchajcie, na początek, może czym jest w ogóle edit? Ja, bardzo nietechnicznie powiem to tak. To jest taka paczka danych, ta, która znajduje się w Waszym wyświetlaczu: czy jest to monitor, czy jest to telewizor, jakiekolwiek zewnętrzne urządzenie, i ta paczka danych zawiera informacje o tym co to jest za sprzęt, czy jest to kineskopowy czy jest to nie wiem monitor LCD na przykład, jakie ma rozmiary nie znaczy nie tylko rozdzielczość, ale i rozmiary wyświetlacza, jaką ma rozdzielczość bo to są dwie różne rzeczy i całą resztę parametrów czyli maksymalne odświeżanie, nie wiem głęb głębie koloru, czy ma HDR czy nie ma HDRa Cała taka jest informacja. I jeżeli wasz komputer, tak, wasza karta grafiki zostanie podłączony jakiś sprzęt do waszego kompa to dzięki informacjom Edit karta graficzna wie, jakie rzeczy może do tego monitora wysłać, czyli. Głębie kolorów, rozdzielczość, wszystko jest standardowo ustawione, tak? To jest standard stworzony przez wiele, wiele lat temu przez organizację WESA. By ktoś chciał się ogarnąć bardziej, to można sobie na przykład na tej stronce o tym poczytać dokładnie, tak? Przychodzi monitor do peceta i mówi, cześć, jestem monitor 27 cali, cześć, po jakie masz parametry? To jest po prostu cały edit, natomiast urządzonko, które ja wam dzisiaj pokazywałem w intro... To jest akurat to, to nie jest sponsorowane przez Alsena, od razu mówię, to jest dokładnie emulator Digitus Edit Emulator. On maksymalnie potrafi zaemulować monitor 4K 60 Hz, także ma tak zwaną funkcję przepuszczania przez siebie HDCP, czyli to jest ten standard. Bezpieczeństwa danych cyfrowych, tak, wiadomo o co tutaj chodzi. Chyba, wiadomo, mam nadzieję przynajmniej. Jeżeli ktokolwiek z Was pracował kiedykolwiek z tak zwanymi graberami wideo, to zdaję sobie sprawę, że jeżeli ja teraz nagrywam dla Was ten obraz, tak, tutaj, to jest akurat Linux LMD66, gdzie tu jest ekran? Ekran, tak. I tutaj mamy coś takiego w tej chwili zrobione, słuchajcie, że ja mam, to wszystko idzie przez graber wideo, tak. Ja mam tutaj teoretycznie dwa monitory w tej chwili podłączone, tak, proszę bardzo, jeden to jest właśnie Edit, on się zgłasza jako LLVM22, natomiast tutaj jest moja wbudowana matryca i teraz jeżeli ja podłączę tutaj na przykład tego laptopa do Grabera, bez moment, zazwam to postaram się pokazać, zobaczycie, co się stanie. Odłączam y, Edida, wy teraz stracicie obraz. Obrazu nie macie. Podłączam tego laptopa bezpośrednio do graweru. Podłączają i grawer. Co to się stało? Słuchajcie, to jest wielki ekran się zrobił, tak? Popatrzcie się na to. Y, proszę bardzo, rozdzielczość tego y, laptopa. Jest 640x480, tak się zgłasza do Grabera, tak jest po prostu wykrywany i to działa w tej chwili bez tego sprzętu. Ten sprzęt umożliwia zrobienie mi z tego laptopa, który jest wykrywany ze złą rozdzielczością, sprzętu o rozdzielczości nawet 4K. Tak jak teraz go sobie tutaj podłączam, niestety muszę to robić, że tak powiem, z miganiem ekranu na czarno. Słuchajcie, dlatego że ten laptop ma tylko jedno wyjście HDMI, a jakoś muszę tutaj wam to wszystko symulować. Dlatego teraz podłączam tutaj emulator Edit. Tak? Popatrzcie się teraz. I teraz mamy tutaj połączone ekrany i nagle ten monitor 640 laptop, tak, robi się nam tutaj full wypas, full HD. Mogę go nawet 4K tutaj wrzucić, z tym, że wali mi niestety 30 Hz. Dlaczego tam pisze 60? Nie wiem, może to jest ograniczenie tutaj albo laptopa, albo grafiki w nim. Bardzo jest to, że tak powiem, możliwe. No tak, i teraz mogłem sobie zasymulować tutaj 4K nawet i spróbuję to zrobić. No słuchajcie, 4K nie pójdzie, dlatego że mój tor wizyjny się składa z paru rzeczy. Mam tutaj jeszcze switch HDMI, kramera, tak, dodatkowo. I ten switch HDMI, kramera... On puszcza tylko 1080 full HD w 60 Hz, dlatego 4K nie przejdzie, nie jestem w stanie Wam tego teraz pokazać. Dobra, wróciłem do zwykłej rodziczości normalnej powiem to tak. No i w film nam to wygląda w ten sposób. Słuchajcie, do, do czego tego można użyć? Jeżeli macie na przykład maszyny wirtualne, tak to możecie sobie wrzucić taki emulator, ewentualnie gdzie mam tego Dummy plaga mojego tutaj. Dobra, znalazłem, znalazłem. To jest HDMI dami, Dumi Plak, sztuczny monitor. Tak to dokładnie wygląda, można powiedzieć. I akurat to, to coś jest dużo, dużo tańsze, bo to można kupić, nie wiem, do 10 zł na azjatyckim portalu, albo w Polsce też za jakieś tam powiedzmy grosze. I to nie ma przejścia HDMI. To jest tylko i wyłącznie emulowany, wirtualny monitor, tak? Gdybyście potrzebowali sobie, nie wiem, jakąś maszynę wirtualną zrobić i tam sesję do logowania albo cokolwiek innego z dowolną rozdzielczością, to kupujecie taki sprzęcik. Nie jest wam potrzebny emulator taki Digitusa, na przykład tak jak mam tutaj. Dobra, musiałem sobie przełączyć, bo się pogubiłem w ekranach trochę, bo on umożliwia po prostu nie dość, że zaemulowanie monitora, czyli jak ja teraz odpiąłbym monitor, od odepnę grabber, to ten wirtualny monitor nadal zostaje. On nadal jest. Więc są dwie rzeczy w jednym. Jeden, że on przekazuje ten obraz, emuluje dodatkowy monitor i możecie go wrzucić na dowolny inny wyświetlacz, tak? Natomiast to umożliwia tylko emulowanie monitora bez podłączenia przejściówki HDMI. Mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi. Do czego tak. można to wykorzystać? No ja właśnie wykorzystuję do tego, żeby dla Was dobry obraz nagrywać. Czy z Raspberry Pi, który również się zgłasza u mnie na graberze na kamlinku, tak? Bo ja mam kamlinka 4K USB. Dość dobry graber, bardzo dobry graber mam go od wielu lat. Dzięki panie Tomaszu ze Stanów, wiem, że nie oglądasz, ale to dzięki tobie. Ty mi to wysłałeś 3 albo 4 lata temu. W każdym razie on umożliwia mi po prostu ogarnięcie tego w ten sposób, żebyście nie widzieli ekranu 640x480, tylko tak, właśnie ja mam full tutaj HD. ekran, tak? Ekran wiadomo od kogo, od Lekro, 116 cala i on nie ma full HD, on nie pracuje w pełni na full HD. Tylko 1380, czy coś takiego, no bo to jest 128, cala, nie? Ale, jak ja sobie tutaj, sorry, zastosuję ten emulator Edida... Dobra, słuchajcie, magia montażu i w ogóle u mnie okamerowania, powiem to tak, dałem radę. Tutaj widzicie tego, ten sprzęt, tak? Przed chwilą go widzieliście od wewnątrz, teraz go widzicie od zewnątrz. Słuchajcie, i jeżeli ja sobie tutaj go odepnę, teraz mam cały czas podpięty ten emulator, tak? Jego mam nadzieję dobrze tu widać. Postaram się to wam troszeczkę ogarnąć. Przepraszam, już odwróciłem obraz. Ludzik, już jest z powrotem. Widzicie, że mam tutaj go wpiętego. Dajmy sobie połączone ekrany, tak. Zastosuj. O, zachowaj. Wywaliło mi na drugi ekran gdzieś tam to. Dobra, słuchajcie, mam tutaj parę rzeczy. Mam między innymi mój, mój monitor, tak. Ja wiem, że to nie wygląda, ale, ale działa. To jest najważniejsze. To dla mnie działa. I teraz, jak to zaprogramować to cudo? Wrzucamy sobie to do portu tutaj ładnie, tak. On sobie miga, no bo już tu ma zaprogramowane stałe rozdzielczości. I teraz jak ja podłączę ten nowy monitor tutaj do niego. Podłączamy sobie do niego, tak. On mi teraz pewnie zaraz zacząć migać. No okej. Okay. Odłączamy go i teraz on sobie mignie parę razy. Jeżeli ja nie podłączę tutaj żadnego źródła w tej chwili, to on wrzuci swoje wartości domyślne, czyli tam 4k bodajże coś takiego, tak. Popatrzcie się jak to wygląda mniej więcej. No i teraz mamy 3840x160. Jeżeli ja podłączę ten monitor teraz powrotem tutaj. No i teraz po podłączeniu i odłączeniu tego monitora zewnętrznego powinna mi się tutaj włączyć procedura procedura tego zczytywania edida, znaczy resetowania moment. On teraz zacznie migać, miga 5 razy. Jeżeli ja w tego podłączę monitor to on powinien mi się teraz zapalić dokładnie. Dioda szczytał sobie swoje możliwości. Znaczy, yy, te yy, edit, informacje edit z tamtego monitora. Zobaczcie się, proszę. To jest maksimum tamtego LCDK, tak, którego mam tutaj na zewnątrz. Dotykam go właśnie tutaj. I to jest MAX 1376 w 60Hz, nie? To teraz, jeżeli ja sobie zrobię tak, odłączę go z powrotem. Podłączymy go tutaj, podłączymy ten monitor jeszcze raz, dokładnie tak. On się niby pali na bla bla bla, ale jak go teraz podłączę tutaj, włączy się, teraz go powinienem wyłączyć. On teraz zacznie się resetować. Jako, że nie będzie miał z czego sczytać danych Edit, to wrzuci swoje domyślne, czyli Max 4K. Jeżeli teraz ja podłączę monitor ten zewnętrzny, to popatrzcie co się dzieje. To on jest nadal, znaczy to on jest w tej chwili monitorem 4K. Ty obraz by bo ja wiem, że on da radę, co to wszystko będzie tak malutkie, nie? No i na tym mniej więcej można powiedzieć temat. Wygląd ja wiem, tak? że może trochę chaotycznie to wytłumaczyłem. Ja mam nadzieję, że ktoś tam to chciał zrozumie, a kto będzie chciał, to ewentualnie cię przeniesie bardziej tak, bardziej konkretnie, o, odpiera otwieram się na drugim monitorze. Otwierało mi się na drugim, słuchajcie, na drugim monitorze. Tak jak mówię, ja polecam Digitusa, bo ja mam dwa, dwa mam Digitusy od wielu, wielu lat. Jestem z nich mega zadowolonym, korzystam z nich codziennie, po prostu codziennie praktycznie tak. I chodzą perfekcyjnie, nic się z nimi nie dzieje, bardzo fajna jakość wykonania. I tak jak powiedziałem, to nie jest płatna promocja, nie żadne lokowanie i tak dalej płatne i ten używam, korzystam, jestem cholernie z tego zadowolony. I HDCP też działa na przykład, tak? Czyli jeżeli macie jakieś tam dekodery telewizyjne, znaczy dekodery różnych dziwnych platform, tak? To on ten sygnał też przepuści. Więc nie jest to, jest to naprawdę bardzo fajny sprzęt. No kosztuje trochę, no ale no jakoś po prostu w tym wypadku kosztuje, nie? A jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktoś nie, nie potrzebuje aż takiej możliwości, tylko potrzebuje sobie zaemulować dodatkowy monitor, to coś takiego HDMI, Dumi Plug, około, nie wiem, 10-20 zł, tak, i tak to możecie wykorzystać. Tyle, słuchajcie, mam nadzieję, że komuś się ten filmik autentycznie po prostu przydał, taka mała sprzętowa zajawka, no i co, no i widzimy się w następnym filmie, pewnie za niedługo. E, dzięki za każde wsparcie, oglądanie, łapkowanie i tą całą, całą resztę. Trzymajcie się, gorąco pozdrawiam, no i napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Cześć!